Kacper, czy to był najbardziej energetyczny z dotychczasowych meczów ligowych w rundzie jesiennej? Myślę, że na pewno jeden z najbardziej, ale no tak, no dał nam wszystkim w kosz, musieliśmy się sporo napracować, żeby zdobyć 3 punkty. Skąd taka niemrawość, apatia w pierwszej części spotkania? Moim zdaniem, no wydaje mi się, że musieliśmy po prostu poczuć, że gramy z taką drużyną ze Śląska i właśnie mi się wydaje, że druga bramka to był taki właśnie ten impuls, który nam dał takiego dodatkowego kopa. Zrobiło się groźnie, kiedy rywale dość szybko objęli prowadzenie 2-1. To prawda, ale ja właśnie czułem, że jesteśmy w stanie to odrobić z tą drużyną. Myślę, że takie rzeczy są możliwe. A jak pokazały to końcowe minuty meczu, z motoryką u Was nie jest źle. No też chyba każdy czuje się dobrze przygotowany, każdy się czuje na siłach, więc dla nas to nie jest problem. No a przed Wami piętrzą się gry, nadal spotkania ligowe, no i dochodzi aspekt pucharowy. To prawda. No myślę, że nikt nie będzie narzekał na to, że tyle jest meczów, bo chyba każdy lubi grać jak najwięcej spotkań. I z takim skutkiem jak z Gwarkiem Tarnowskiej Góry, czego życzymy. Dziękuję bardzo. Aktywniejsi, jeśli chodzi o strzały oddane w kierunku bramki rywali i Bielszczanie. Tymczasem przed czasem na uderzenie Biskup z problemami Jakub Szumera. Co więcej, ci także mają problemy w środkowej strefie boiska. Odzyskują piłkę tak na Górzanie. Michał Biskup, przewaga w tym sektorze graczy z Tarnowskiej Gór. Nadal Michał Biskup i oto w 39 minucie spotkania. Wydaje się, dość zasłużenie obejmują prowadzenie zawodnicy z Tarnowskiej Gór. Nowak, dobra wrzutka w kierunku Wróbla. Słupek ratuje drużynę gości od utraty gola. Pierwsza połowa meczu za nami. Zdecydowanie żwawsze, bardziej dynamiczne ataki niż oglądaliśmy to w pierwszej odsłonie tego spotkania. Pokazuje się na lewej stronie Kasprzak otrzymujący piłkę od Farkowskiego. Już pole karne zespołu gości Kasprzak. Ustawiony na dalszym słupku Marcin Wróbel i już w 47 minucie rekordziści doprowadzają do wyrównania. Ostatni hat-trick przydarzył się Marcinowi Wróblowi. Ze Stalą Brzeg w zeszłym sezonie, na wyjeździe. Czyli nie tak dawno, ale na ten trzeba było niesamowicie ciężko zapracować. No tak, na pewno. No, wiedzieliśmy, że jest to bardzo mocny rywal gdzieś z czołówki. Troszkę mecz nie ułożył się na naszą korzyść, ale wyciągnęliśmy z tego maksimum. Gdzie byliście w pierwszej części spotkania? Ciężko, no, powiedziałbym, że na boisku, ale znaczy nie wiem, czy ta pierwsza połowa była taka zła. Myślę, że gdzieś ta bramka tylko gdzieś tam zaszkodziła, bo myślę, że mogliśmy spokojnie na 0-0 schodzić i gdzieś wyjść lepiej na drugą połowę, ale fajnie, że uda się to odrobić. No Strzelecki cię dzisiaj nie zawodził, no poza sytuacją może z 40 minuty, kiedy to piłka odbiła się od słupka. No tak, teraz mogę powiedzieć, jak przy meczu w Goczałkowicach, że teraz jestem zadowolony i z bramek, i z tego, że mamy 3 punkty. Kowalczyk to już 16 mecz. Od bramki rywali Kowalczyk, zablokowane jego uderzenie przy futbolówce Marcin Wróbel. Jeszcze Kasprzak i poprzeczka ratuje drużynę gości. Od razu egzekwowany rzut wolny przez lidera bielskiego zespołu i znakomicie po raz wtóry w polu karnym znalazł się Marcin Wróbel. Obserwujemy daleko bardziej emocjonujące, żwawsze i ciekawsze zawody w tej fazie meczu, tym bardziej, że rysuje się kolejna szansa przed drużyną gości. Bodaj Antunes, Pereira, Neyson w uderzeniu i fantastycznej interwencji Krzysztof Żertka. Krysik. Dokładnie, nieprecyzyjnie w kierunku Wróbla, ale nie radzi sobie z wyprowadzeniem tego ataku. Przystanski, Kowalczyk z dystansu. Nowak. Mucha. Na dalszy słupek do Wróbla i w 86 minucie po fantastycznej akcji lewym skrzydłem po raz kolejny fantastycznie zamyka akcję rekordzistów Marcin Wróbel. Bielszczanie na prowadzeniu 3-2. No i jeszcze asysta na koniec spotkania. Piłka wyłożona na tacy Filipowi Walusiowi. No tak. Gdzieś widziałem, że Filip ma fajną pozycję. Dograłem mu fajnie, że strzelił i super. No to rokowania na wyjazd do Głogowa. No myślę, że 3 punkty, tak jak w każdym meczu. No zobaczymy, myślę, że też niełatwy teren. No ale złapaliśmy jakąś taką małą serię i chcemy ją podtrzymać. Czego serdecznie życzę. Dziękuję bardzo.